Witam gorąco z gorącego Meksyku, a dzisiaj opowiem o moich 10 kart, które nienawidzę w gwincie. No standardowo, tak jak w poprzednim filmie o top najlepszych kartach, będziemy szli od 10 do 1. 10 to tak bardziej irytująca karta, a już 1 to taka prosta, czysta nienawiść. Oczywiście to jest według mnie ranking, żeby nie było. Jest to moim zdaniem to, co mnie najbardziej denerwuje w gwincie. Pewnie wasze są inne. Napiszcie w komentarzu, jakie karty waszym zdaniem top 10 kart, których nienawidzicie w gwincie. Możecie napisać, oznaczę to serduszkiem. No a teraz zaczynamy. No i na 10 miejscu, 10 miejsce zajmuje Zemsta Rafarda. Jest to karta bardzo irytująca dla mnie. Bardzo, bardzo dużo ostatnio grana przez to, jaka jest potężna, bo tak naprawdę rzucamy ją i większość liderów, które grają z tą talią, to jest, znaczy z tą kartą, to jest natchniony zapał, przez co od razu wzmacniamy tą kartę o 2 punkty, no i możemy wykorzystać rozkaz. A co ten rozkaz robi? No zagrywa brązową jednostkę z ręki, no my sobie wybieramy którą i następnie dobieramy kartę. To jest bardzo mocne, szybkie tempo, na odnowieniu 5, czyli maksymalnie za 5 tur będzie można znowu to służyć, czyli znowu nacisnąć sobie rozkaz, zagrać brązową kartę i oprócz tego my jeszcze zagrywamy z naszej tury kartę. Bardzo, bardzo dużo punktów, bardzo no denerwująca karta, szczególnie jeśli chodzi o machiny oblężnicze, które no, są ostatnio bardzo, bardzo grane przez to, jakie są potężne. Strasznie dużo kontroli, no tutaj ta karta musiała u mnie wylądować na 10 miejscu. Pewnie wielu złamałem serce, bo są ludzie, którzy naprawdę lubią tą kartę. No a mnie ostro irytuje. Jeśli chodzi o te odnowienie 5, to powiedziałem, że maksymalnie za 5 tur, bo jest też kołowrotek, karta, która przyspiesza 3 tury, przez co tak naprawdę na 3 turach, jak już, znaczy na 3 odnowieniu możemy rzucić sobie tą kartę, przez co od razu będziemy mogli znowu kliknąć rozkaz. Mówimy też tą zemstę za 5 punktów. No można tutaj powyciągać bardzo dużo tak naprawdę, przez co no, ta karta mnie no, irytuje strasznie mocno. Jeszcze te machiny oblężnicze, to jest po prostu tragedia. Więc Zemsta Rafarda ląduje u mnie na 10 miejscu, a teraz przejdźmy do 9 miejsca. A Filip to tutaj musiał trafić na 9 miejsce jak najbardziej. No to jest karta, która bez kontroli, jeśli nie mamy w talii, no to Filip nas rozłoży. Kurczaczki pieczone, że tak powiem. Rozmieszczenie, jeśli kontrolujesz wampira, zyskaj zapał. Rozkaz. No i rozkaz jest naprawdę nieprawdopodobnie mocny, tak jak mówię, jeśli nie mamy kontroli, a znacie mój kanał, wiecie, że ja bardzo dużo w memy się bawię, wiecie, że zazwyczaj tej kontroli jest bardzo mało albo prawie w ogóle w moich taliach. No i w tym momencie nie potrafimy sobie jako tako poradzić z tym Filipem, ale właśnie rozkaz. Nałóż status Fatum na wrogą jednostkę. Jeśli ma już status, zamiast tego zablokuj ją. Tak jak na filmiku możecie zobaczyć, że moja jednostka miała tarczę, no i zablokował ją Filip. Bardzo, bardzo bolesne. No a jeśli ma już więcej niż jeden status, zamiast tego zatruj ją. I tak naprawdę jak już ta trutka wejdzie, to potem cały czas on może truć, bo zatruje sobie znowu drugi raz tą samą jednostkę, przez co ją zbija, no bo dwie trutki dają zgona dla nas. No i co turę potrafi ta karta denerwować. Co turę możemy nakładać różne statusy właśnie na jednostki swojego rywala. Przez co, tak jak mówię, jeśli nie gramy kontroli, to ta karta potrafi tak zirytować, że no, najlepszym sposobem po prostu jest wciśnięcie Escape, Enter, wyjście, bo po co się denerwować, a Filip potrafi naprawdę poirytować. Dlaczego ta karta znalazła się u mnie na 9 miejscu, a nie jakoś niżej? Bo przypuszczam, że są ludzie wśród was, dla których ta karta powinna być niżej. No, moim zdaniem ten Filip nie jest tak, że go nienawidzę. Myślę, że gdyby był częściej grany, no to może bardziej by dopiekł mi pupcie, ale że jest grany raczej rzadko, no bo mało jest raczej tych talii ze statusami, no to bardziej on mnie po prostu irytuje i stawiam go na 9 miejscu. A teraz przejdźmy sobie na 8 miejsce.
Na 8 miejscu pogromczyni i tyle, ile ona potrafi zepsuć krwi, przez to, że tak naprawdę ona daje nagrodę na koniec tury na najwyższą jednostkę. Jeśli te nasze jednostki nie są wybitnie duże, czyli tak naprawdę jeśli nie gramy potworami, można tak powiedzieć, no to bardzo, bardzo łatwo potrafi ta pogromczyni sobie poradzić. W sensie da nagrodę, a inne jednostki, takie już jak na przykład wesołki, wbiją tą jednostkę, przez co przeciwnik dostanie monety, takie jaką siłę bazową miała ta nasza jednostka, i znowu na koniec tury pogromczyni wyznaczy nagrodę za następną kartę. No, niby nie jakaś taka mega karta, ale potrafi zepsuć krwi, no potrafi, to bardzo dużo. I tak jak mówię, tak jak powiedziałem w przypadku Filipa, jeśli nie posiadamy kontroli, no to naprawdę będzie bardzo ciężko, no bo ta pogromczyni nałoży tych nagród bardzo dużo, kolega sobie z nami bardzo łatwo poradzi, zrobi multum monet, a tak naprawdę to te nagrody, jak już damy i zbijemy, to tak jakby za darmo zbijanie naszych jednostek, więc no nam się to w ogóle nie uśmiecha. Dla mnie pogromczyni trafiła na 8 miejscu, no jakoś od początku, kiedy wyszła ta karta, to bardzo, bardzo, bardzo jej nie lubiłem. Denerwowała mnie, no nie ukrywam, no. Jak widziałem, że będę grał na syndykat, to już wiedziałem, że to będą nagrody i odechciało mi się zawsze grać, kiedy widziałem właśnie syndykat pod nagrody. Jak już wyleciała pogromczyni z ręki naszego rywala, no to już wiedziałem, co się szykuje. I tak jak mówię, jeśli była kontrola, no to dało się fajnie pograć, ale jeśli jej nie było, to była katorga. Także przejdźmy do 7 miejsca. A jeszcze w ogóle zauważyłem, że nagrywam to, a kurde, animacji nie mam włączonych. Coś trzeba z tym zrobić. No wino musiał być po prostu. No to, co się dzieje, te całe wiowanie, to co... W ogóle to nie rozumiem, dlaczego on jest teraz tak bardzo grany, jeszcze na UPN-ie nawet był grany. Kurczę, tak naprawdę jedna karta z... Jedną prowizję mniej zeszła i już Wi znowu na topie, a tak naprawdę to jest to samo. Wi bardzo, bardzo mnie irytuje. No, pamiętam początki same, kiedy wyszła ta karta. O Jezu, ile się rzeczy działo. Ile ja naopowiadałem się, ile ja przeklnąłem. No naprawdę Wi potrafi zdenerwować i to ostro, nie? Szczególnie jeśli tych kontroli nie mamy, no. Tak jak ostatnio grałem na przykład z Coyatel pod Milwę, no to kontrola była bardzo wybitna i z tym Wiem poradziliśmy sobie śpiewająco. Ani razu nie przegrałem z Wiem, ale no w innych taliach, no to już nie miałem takiego szczęścia, no nie, na przykład jak był ten Wi, no to... Mało tych kontroli miałem, no i nie ukrywam, że cóż, tak jak zresztą przeczytam, zemsta, czyli kiedy ta karta zostanie zniszczona, zjedzona, tasuj Wi'a z powrotem do swojej talii, a następnie wzmocni siłę bazową tej karty o 3 punkty. To oznacza, że kiedy rzucimy sobie Wi'a za 7 punktów, no to zjemy go sobie, musimy go od razu zjeść, no bo jak nie, to rywal nam prawdopodobnie go wygna, coś tam z nim zrobi i potem już będzie lipa. Także rzucamy go, od razu trzeba go zjeść i on nam wraca do talii. Kolejną wyciągarką znowu go wyciągamy i już ma 10 punktów, tak? Jadamy go, wpada do talii, znowu go rzucamy, ale tym razem już za 13 punktów. I to tak będzie rosnąć, za każde zjedzenie dostanie 3 punkty siły bazowej, zawsze wskoczy nam do talii. No i te wyciągarki, no są grane, specjalny archetyp tak naprawdę pod Wi'a jest zrobiony, także Wi... No bardzo, bardzo mnie... No już chciałem coś powiedzieć, ale się powstrzymałem. Bardzo mnie wkurza. Szczególnie jak właśnie tej kontroli nie ma. Urośnie ta bestia nieprawdopodobnie. No i potem na takiej krótkiej rundzie, no to co najwyżej to mogę wyjść z gry, bo przegrana jest wręcz pewna. Także Wi zostaje. No i przejdźmy do następnej karty.
specjalnie musiałem transmutować tą kartę, bo gadam i znowu się nie animowała. No, musiałem ją transmutować. Także Bal, no Bal na szóstym miejscu za to, ile mi tak naprawdę spieprzył pięknych momentów w moim życiu. Zepsuł mi tak dzieciństwo, że nie da się tego opisać słowami do końca. No Bal na szóstym miejscu zostaje. Ile on dostał nerfów. Jezus Maria, ile tego było już na tym scenariuszu. Z werbunkiem, z tym, że teraz Fatum mają scenariusze, bo wcześniej nie miały Fatum. No, taka ciekawostka dla nowych graczy. Wcześniej scenariusze nie miały Fatum i te bale maskowe, to powiem wam, że były grane dwa razy, nie? Dwa razy. W pierwszej rundzie, a potem w drugiej rundzie przez właśnie Asirę. Kurde, no ja pamiętam, jakie to jest obrzydliwe. No, nie ukrywam, że raz... No przyznam się od złego, znaczy do złego, że na samym początku tej mojej kariery gwintowej zrobiłem sobie kiedyś taką obrzydliwą talię, gdzie same trutki były właśnie podwójny bal. Oj, nigdy GG nie dostałem, nie? No i w sumie rozumiem to, bo też potem nie dawałem nikomu, jak takie coś grał. A jak w tej chwili bal maskowy, no jest troszeczkę słabszy, no to co prawda, no to koszt werbunku się zmienił, nie można go grać dwa razy też, więc jest całkowicie inaczej, ale mimo wszystko stwarzamy tą spragnioną damę i za każdym razem, kiedy dajemy status na wrogie jednostki, no to ta spragniona dama się wzmacnia o jeden. Taki fajny silnik, nie? Kiedy rzucamy arystokratę, to co się dzieje? No, odpala się pierwszy rozdział, czyli zagrywamy truciciela. Taką kartę, o, tu jest taka karta, co na rozmieszczenie daje truciznę na wrogą jednostkę. Zagramy drugi raz arystokratę, no i kolejny truciciel również zostanie przez nas zagrany. I znowu rzucimy truciznę na tą samą jednostkę, co spowoduje, że jednostka zginie. No bo jeszcze raz przypomnę dla nowych graczy, że dwa razy trucizna na jednostkę daje zgona dla tej jednostki. No i to jest mega dużo, nie? Tak naprawdę to spragniona dama już tych trucicieli ląduje na 6 punktach, a zazwyczaj gramy dużo, dużo więcej statusów. Jeszcze jak jest ten Filip, co zresztą widzicie na filmiku, no bo stwierdziłem, że to jest chyba najlepszy filmik, gdzie mogę właśnie zaprezentować to, jak spragniona dama oraz Filip działa, więc jest to ten sam po prostu filmik. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. No i widzicie na filmiku, co się dzieje, co tu się odwala, nie? No bal maskowy jest denerwujący bardzo dla mnie. Taki najbardziej scenariusz właśnie do wkurzenia się i ląduje u mnie na zasłużonym szóstym miejscu. A teraz przejdźmy do piątego miejsca i tutaj już tak naprawdę jest nienawiść. No na piątym miejscu ten śmieć, co się cieszy. Jak on mnie wkurza, jaki to jest... Ham, obrzydliwy, wstrętny, no nienawidzę tej karty, nie? Nienawidzę jej. Ile ona mi popsuła meczy, jak ona mnie denerwuje. Ostatnio nawet nerfa dostała. Wcześniej kosztowała 7 werbunku, teraz 8. No widzę, że nie tylko mnie w takim razie. Chyba dużo graczy denerwuje, skoro CD Projekt Red jednak postanowił zmienić werbunek i dać lekkiego nerfa dla tej karty. No jest po prostu denerwujące. Nie jest jakaś fenomenalna. Nie jest jakaś, że to jest 8 prowizji i robi, nie wiem, 200 punktów, nie? Ale jest to świetna karta do wydawania monet, a najlepiej jest jednak zbijać jednostki niż się wzmacniać, tak? No tak, najlepiej. No i ta karta robi to, bo za opłatę 2 zadaj wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń. No, tak jak na filmiku widzicie, ile jednostek chłop mi zbija, nie? To jest nieprawdopodobne. To jest tak karta kontrolna, że słuchajcie, no jeśli nie mamy jakiejś zbić, jeśli nie mamy, nie wiem, jakiegoś wrzącego, nie wiem, oleju, czy, nie wiem, jakieś blokady, cokolwiek, żeby poradzić sobie z tymi wesołkami, no to już jest koniec. To chłop nas porobi bez żadnego problemu. Te wesołki są bardzo, bardzo wkurzające.
No karta u mnie ląduje jak najbardziej na piątym miejscu. To jest już teraz top 5 kart, no, które nienawidzę. No ta karta jest taką, której nienawidzę. Jak patrzę na tą kartę, to mam ochotę się zżygać, nie? Tak mnie denerwuje ta karta. No nienawidzę tej karty, nie? Więc ląduje na piątym miejscu. Ja już nie chcę dłużej na nią patrzeć. Idźmy na czwarte miejsce. No i następną kartą na czwartej pozycji jest Kelly. Przepraszam, że się nie animuję, ale... W sumie nie wiem czemu, nie mogę nic z tym zrobić. Nie mogę ani jej transmutować, ani nic. Więc no muszę zostawić tak, jak jest teraz. Więc przejdźmy już sobie do omówienia tej karty. No jest to obrzydliwa w sumie smoczyca, bo już kiedyś mówiliście mi, że to jest babeczka. Także obrzydliwa smoczyca. Dużo osób bardzo lubi tą kartę za to, co ona robi. No ja nie. Ja zazwyczaj ciężko mam ze swoimi taliami, żeby sobie poradzić z tą kartą. Co ta karta robi, tak? 9 punktów bazowe, dość dużo. 13 prowizji kosztuje. W porządku. No i teraz tak, bliskie starcie, czyli jest przepisana do bliskiego starcia, do tego pierwszego rzędu. Na koniec, co już liczej tury, zniszcz najsłabszą jednostkę po stronie z większą liczbą jednostek. To oznacza po prostu, że możecie już wyjść z gry, jeśli gracie dużo jednostek. Po prostu, kiedy przeciwnik gra, będzie miał mniej jednostek na planszy niż wy, no to na koniec tury zawsze najsłabsza jednostka wasza zostanie spalona, co zresztą widzicie na filmiku obok, który się wyświetla. No, ciężko miałem, żeby cokolwiek znaleźć. Ostatnio mało tych Keltulisów się widzi, ale udało się coś tam wygrzebać i to chyba właśnie ze streama. Także Keltulisowa, no, karta, która mnie bardzo, bardzo denerwuje. Nieprawdopodobne punkty potrafi zrobić. Wiem, że nie tylko ja się na nią skarżę, bo też oglądam co niektórych, więc wiem, że nie jestem jedyny, ale wiem też, że niektórzy bardzo lubią tą kartę. No i oczywiście rozumiem, ja się kłócić nie będę. W każdym bądź razie dla mnie Keltulisowa ląduje w moim rankingu, no bo jest po prostu... Kurwiająca jest, co ja mogę powiedzieć. Jest tak denerwująca, że jeśli nie mamy kontroli, to już jest po nas. No i tyle. A na trzecim miejscu medytujący magik. Pierwszy raz brązowa karta. No pierwsza brązowa karta w tym rankingu, a nawet w poprzednim w top kartach. Co tylko świadczy o potędze tej karty, która jest na 4 prowizji. 3 punkty ma bazowe. Cierpliwość. Dzięki tej cierpliwości, czyli kiedy nie zużyjemy rozkazu, czekamy kolejną turę, no to ta witalność się zwiększa. Na przykład dwie tury poczekaliśmy, to będzie miał 2 witalności, jeśli sobie klikniemy. Ale my tego nie klikamy. Ludzie takich rzeczy nie robią. Co wy myślicie, że ludzie mają serce? No co wy? Co wy? Nikt nie ma serca. Akurat na tym filmiku obok, co widzicie, no słuchajcie, robiłem reset kompa i wcześniej miałem fajny materiał przygotowany ze streama Killerem, także pozdrawiam ci, Killer, jeśli to oglądasz. No miałem fajny materiał, kurde, ale reset robiłem kompa, no niestety też Twitch już usunął ten filmik, więc musiałem po prostu wrzucić jakąś tam swoją gierkę z YouTube'a, co kiedyś grałem medytujących magików. Nie myślę, że hipokryzja, po prostu karta, którą jeśli ja gram, to jest ok, ale jak ktoś gra, no to się nie da, nie? No nie da się. Szczególnie, że tutaj nawet nie chodzi o tą wytrzymałość samą, znaczy wytrzymałość tak, ale nie o tą witalność, a chodzi o to, że robimy tak naprawdę kilka tych medytujących magików, bo to nie jest tak, że będziemy mieli jednego albo dwóch, tylko z 8-10 będziemy mieli. A potem, kiedy klikniemy sobie rozkaz, przez co dostaniemy też wytrzymałość, tak? Wtedy dostaniemy wytrzymałość na tych wszystkich kartach, czyli powiedzmy tych 8 medytujących magikach. Zagrywamy Tisaję, resetujemy to. No jesteśmy... Znaczy no, koleś, który to gra, no to my jesteśmy w dupie, nie? Co mogę więcej powiedzieć? Wtedy tylko adepki dorzucamy, znaczy rywal dorzuca. No i one rosną za wszystkie odpalone cierpliwości, bo w drugiej rundzie już tego nie klikamy, tylko zostawiamy
Niech ta cierpliwość rośnie, a rzucamy adeptki, które też są za 4 prowizji. No i one po ile się wzmacniają? Jedna adeptka 8. A ile możemy ich zrobić? No, gdyby kolega nie spasował, tak jak widać było na filmiku, byłyby 4. No i to już by było tak wielkie punkty, że lekko do 200 byśmy doszli. Także medytujący magik ląduje na 3. miejscu, bo jest po prostu... No... No brak mi słów. No i następną pojebaną kartą jest Geralt Irden, który no jakby tutaj nie trafił, to nie wiem, to by oznaczało, że jestem serio głupi. No po prostu musiał się znaleźć Geralt Irden, myślę, że wy też tak uważacie i myślę, że wy byście go równie wysoko postawili w swoich rankingach. No na rozmieszczeniu resetuje siłę wszystkich jednostek w rzędzie. To jest tak przesadzone, żeby to miało jakikolwiek sens, to nie wiem, to by z 20 prowizji musiała ta karta kosztować. Bez kitu, nie? Ja pierdzielę, nie? Możemy się starać robić, nie wiem, wzmacniać te nasze karty, robić jakieś nieprawdopodobne punkty, a i tak zostanie Geralt Irden rzucony i wszystko pójdzie się jebać. Taki jest Geralt Irden. Geralt Irden ląduje na 2. miejscu. No bo to jest karta, która jest mega niesprawiedliwa, nie? 11 prowizji. Ja jeszcze rozumiem, gdybyśmy... No nie wiem, powiedzmy, że Geralt Irden by resetował, że my wybieramy 3 jednostki, które resetuje. Dobra. Resetujemy... Nie wiem, 4 jednostki. No, przymknę oko, nie? Ale cały rząd? No myślę, że to jest o wiele za dużo. Szczególnie jeśli w rzędzie możemy mieć 9 jednostek, tak? A jeśli my sobie wzmocnimy te jednostki, no... Już tam obojętnie, powiedzmy, że sobie po prostu wzmocnimy te wszystkie jednostki, no to ten Geralt Irden robi bardzo dużo punktów i tak naprawdę... Możesz grać jak pizda, nie? Możesz grać jak pizda, ale wygrasz to, jeśli grasz Geralda. To jest tak naprawdę największy problem tej karty. Nieważne, jaką będziesz miał technikę, nieważne, czy grasz słabo, czy dobrze, tak naprawdę Geralt potrafi przechylić szale zwycięstwa no, po twojej stronie. I taka jest prawda. Kolega gra hand buffa, tak? No to spoko. Spoko. Będzie nas cisnął. My rzucimy sobie Geralta. No i po gierce, nie? Co z tego, że przez 2 poprzednie rundy, no powiedzmy, że 3, bo w 3 też coś tam się wzmacnia, wzmacniamy te nasze jednostki. Co z tego, że musimy bardzo dużo kart rzucić, żeby mieć te jednostki na jakimś tam poziomie? Co z tego? Rzucisz Geralta i już jest po sprawie, nie? Po co technika? Rzucimy jedną kartę i jest wygrana. Także Geralt ląduje na 2. miejscu jak najbardziej. No a teraz... No karta, której nienawidzę chyba najbardziej. Ta karta jest pojebana, nie? 7 prowizji. 7 prowizji! Ja tego tak nie rozumiem. Ja będę nad tym ubolewał i będę się kłócił. I przypuszczam, że bardzo, bardzo dużo osób nie zgadza się z tym, że Sigvalda tu postawiłem, ale też wiele osób, szczególnie bliskich, tych, którzy towarzyszą mi przeważnie na streamach, to wiedzą, co sądzę o tej karcie. Tak w ogóle to zapraszam na Discorda, bo tam to czasami też o tym rozmawiamy. Jest to karta, która zepsuła mnie, zniszczyła psychicznie, fizycznie i seksualnie. A nie, czekaj. Nie, Sigvald nie zrobił tego, ale jest po prostu denerwujący, bardzo denerwujący, no wkurwiający, że tak powiem, pięknie, ładnie i elegancko. Karta, która nie powinna istnieć. No, na samym początku Sigvald to było mega gówno, nigdy nie grane, a teraz też mega gówno, ale bardzo grane. No, moim zdaniem bardzo przesadzona karta. No, bardzo się zastanawiałem nawet, czy Geralta, czy Sigvalda tutaj umieścić. Ale w końcu pomyślałem, że Sigvald. On mnie najbardziej wkurwia. No bez kitu, nie? Ta karta jest nieśmiertelna. Ona potrafi zginąć tylko przez krwawienie. I ja wiem, że tutaj będzie, że będą jakieś komentarze. Dlatego już o tym mówię. Typu, zawsze możesz to zablokować.
Zawsze możesz to zirokować. Zawsze możesz, nie wiem, otruć to, oczyścić. Oczywiście, że możesz, nie? Tylko jest sens robienia specjalnie talii pod Sigwalda. No nie wiesz, czy będziesz grał z Sigwaldem zaraz. Chcesz zrobić taką talię, żeby tobie się fajnie grało, po prostu z każdą talią, tak? To nie jest tak, że wiesz o tym, że w następnej rundzie będziesz grał akurat z gościem, który zagra Sigwalda i nie dasz mu GG. No ja nie daję. No nie jest tak, nie jest tak. Ja na przykład jak buduję talię, no to nie myślę o tym, powiedzmy chcę zrobić lojalnościową talię, nie? No to powiedzmy KP, o, KP. Robię KP. Lojalnościowa talia, czyli nie ma tam kart neutralnych, takie jak Sirocco albo coś takiego. Jak ja mam sobie z Sigwaldem poradzić? No jak? Margaritą? Zablokować tą? Tak? Tylko, że ja kurwa wolę wrzucić sobie inne karty, bardziej wartościowe, bardziej sprzyjające dla naszego archetypu, niż właśnie Margaritę. To ma sens jakiś? Powiem tak. Moim zdaniem, co ja bym zrobił z tą kartą, żeby mnie tak nie denerwowała, nie? Tak, żeby była dalej mega mocna, ale już trzeba bardziej uważać sobie, nie? Ja już wam powiem. Po pierwsze, to ta karta, kiedy kliknie się rozkaz, to ona już nie powinna być nieśmiertelna, a jest. To jest strasznie bez sensu. Nie rozumiem tego. I po kliknięciu rozkazu już powinna być normalnie śmiertelna. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Powiedzmy, że ta karta działa tak jak teraz, nie? Wszystko tak jak teraz działa, ale udajmy, że na przykład powiedzmy rywal może sobie obijać Sigwalda, przez co Sigwald dostaje krwawienie, on tam będzie knutem pewnie obijał, tym knutem potem uderzy w nasze jednostki za połowę siły bazowej Sigwalda, znaczy za połowę siły Sigwalda i tak dalej, nie? No tak jak zawsze, ale powiedzmy, że na przykład my jesteśmy w stanie zadać obrażenia. No i tutaj już by była inna sprawa, bo to, że jest to karta epicka, co pokazuje kolor fioletowy, jest siedmioprowizyjna, to moim zdaniem jest po prostu zbyt potężna. To już powinien być jakiś gold, który kosztuje, nie wiem, 12-13 prowizji. To nie powinna być karta epicka za 7 prowizji, taka jaka jest teraz. Powiedzmy taki Ancyst, nie? Tutaj już byśmy mieli szansę jakieś, żebyśmy mogli zbić tego Sigwalda. Powiedzmy Ancystem właśnie, kartą legendarną, która kosztuje 10 prowizji, nie? No myślę, że legendarna karta powinna sobie dać radę z epicką kartą. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Ja tutaj mogę gadać i gadać o tym Sigwaldzie. Moim zdaniem powinien być właśnie w ten sposób, że on może zadawać jedno obrażenia Sigwaldowi, przez co Sigwald dostaje krwawienie, tak, normalnie, tak jak teraz, ale my, jeśli zadamy obrażenia, to Sigwald nie dostaje krwawienia, a po prostu dostaje wpysk. Dostaje po prostu te punkty. Że taki na przykład Ancyst potrafi na tym pojedynku poradzić sobie z tym Sigwaldem. Myślę, że to by było właśnie eleganckie. Myślę, że to by właśnie, no, utrudniło to raz rywalom, którzy grają właśnie tego Sigwalda. No a druga sprawa, że ta karta nie byłaby taka pojebana. No i 7 prowizji, epicka karta i żadna legendarna karta lojalnościowa nie potrafi pozbyć się Sigwalda. No, może pewnie jakaś się znajdzie. Ale taki Ancyst właśnie powinien dać radę zbić Sigwalda. Powiedzmy, nie wiem, Filipę byśmy rzucili, to też może uderzyć tam jakieś punkty tego Sigwalda. No, moim zdaniem powinno być tak i wtedy bym się odwalił od Sigwalda. Ale na tą chwilę jebać Sigwalda i no GG. No a to już koniec, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, napiszcie oczywiście w komentarzu wasze 10 najgorszych kart w wincie, oznaczę to serduszkiem. No i cóż, ogólnie no to resecik komputera był, także fajnie. Już nie powinny być żadne problemy, ja sobie potem to odsłucham, ale no już nie powinno być żadnych problemów, jeśli chodzi o jakieś przerywania głosowe czy coś. No tego już
Nie powinno być, bo już na innych po prostu ustawieniach nagrywam. Na ustawieniach, na jakich nagrywam na samym początku. Tak w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale opierdoliłem się. No dzisiaj troszeczkę przekleństw, ale to jest odcinek z nienawiści, więc możemy troszeczkę poprzeklinać. Ja dam tam po prostu przed jakimkolwiek przeklinaniem. Znaczy no, przed... Zacząłem przeklinać chyba od Geralta, więc po prostu od Geralta wrzucę napis, że uwaga, nie wiem, uwaga, przekleństwa, nie? No bo niektórzy są nieletni, no i trzeba ostrzec oczywiście. A teraz ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i powodzenia na szlaku.